Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu. To jest punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu zagospodarowania wybiegu dla psów na terenie dzielnicy 14 Krzyżyny. Tutaj Państwo widzicie na rzutniku teren, na którym powstanie wybieg wsi. Wybieg, drodzy Państwo, my analizowaliśmy ten projekt. On, drodzy Państwo, nie ma jakichś większych niedogodności, natomiast wnioskujemy tutaj w naszej uchwale, w propozycji zarządu, jak Państwo zobaczycie, o dwa takie rozwiązania, które naszym zdaniem poprawią bezpieczeństwo, funkcjonalność tego obiektu i też zmniejszą koszty. No, po pierwsze, drodzy Państwo, chcielibyśmy, aby jednak ten projekt, projektanci przewidzieli możliwość stworzenia jakiejś takiej drogi dojazdowej dla ciężkiego sprzętu ratowniczego na teren ZSO, aby również przy ewentualnej sytuacji, kiedy doszłoby do pożaru, była możliwość dojechania na teren szkoły od strony południowej, bo w chwili obecnej niestety takiej możliwości nie ma, bo jest zamknięte ogrodzenia. No i chcemy również, aby przy budowie psiego wybiegu wykorzystać obecne ogrodzenie szkoły, bo ono jest mocne, ma podmurówkę. No i to sprawia, że te koszty budowy ogrodzenia psiego wybiegu znacznie by spadły. Oczywiście, drodzy Państwo, pragnę podkreślić, że to są wnioski, które formułujemy w uzasadnieniu stanowiącym integralną część uchwały, a to oznacza, że nie stawiamy ich w sposób tak zdecydowany, jakby to miało miejsce, gdybyśmy wpisali paragraf drugi, gdzie się wnioskuje, albo gdybyśmy opiniowali pod warunkiem. A z tej przyczyny, drodzy Państwo, że planowana realizacja tego wybiegu jest na listopad tego roku, natomiast no, jeżeli będzie możliwe wprowadzenie rozwiązań, byłoby super, natomiast nie chcemy też stać na drodze w realizacji tej inwestycji. Chcielibyśmy, żeby została zrealizowana w listopadzie i dlatego no, tutaj musimy wykazać jako dzielnica pewną elastyczność. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Komisja Zagospodarowania opiniowała? Tak, opiniowaliśmy potwierdzenie. Ja chcę tylko podkreślić jeszcze, że jest to będąc jeden z dwóch obiektów, które powstaną w ramach tego pomysłu, dofinansowane przez Radę Miasta Krakowa. Oba w tym kucie, więc tutaj myślę, że bardzo wykazaliśmy się aktywnością i bardzo się cieszę, że się udało zrealizować. Czyli Nowokrótkie czworonogi górą. Tak, czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Są pan Bogdan Krupa, a potem pan Marek Ziemiecki. Proszę Państwa, bo byliśmy na tej delegacji z Bożenką. Na Szygnicie, tam były te garaże postawione. Ale ja muszę powiedzieć, jaka sytuacja. Były te garaże i wykonawca również był i mówi, że no niestety, jak te garaże nie zostaną usunięte, no to ten wybieg jest pod znakiem zapytania w sumie, prawda? No i tam była przedstawicielka skarbu i ona mówi, że ona po prostu no, jutro nakleje te informacje, żeby te garaże ktoś usunął, bo wiadomo, czy one w końcu były. Ja akurat na drugi dzień też poszedłem tam. Na drugi dzień poszedłem, a na trzeci dzień garaże zostały usunięte. A kogo był garaż? Nie wiem. Samowolka. Samowolka. Nie. Nie. Drodzy Państwo, jednego z partnerów publicznych funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Pan Marek Ziemiecki. Ja tylko parę słów na temat tego psiego wybiegu. Teren jest dobry. W tym momencie teren nieuporządkowany stanie się jak najbardziej uporządkowany. Niewiele, znaczy powstaną tam elementy małej architektury, takie slalomy dla psów, przedpochylnie, tego typu rzeczy, tak, żeby można było szkolić psy. Ale co, pobiega strzelnik? Ktoś to będzie sprzątał? Ogród, znaczy ten psi wybieg jest sam, tutaj jest budynek spółdzielni, gdyby Państwo mogli tego zorganizować. To jest budynek spółdzielni, a tu powyżej jest ZSO 14. A kościół jest? Kościół jest daleko. Tu mamy działkę prywatną, natomiast tu jeszcze powstanie ogród. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy jeszcze jakieś pani Ania Brynjak, proszę o głos? Proszę Państwa, ja mam taki apel do wszystkich radnych, ponieważ w związku z tym ogrodem wyjaśniło się przy okazji no, pewna pomyłka, która zaczęła funkcjonować w obiegu osób, które mają właśnie pieski. Ja tu napisałam takie pismo do zarządu, bo chodzi o to, że no bardzo proszę, żeby, no żeby się udało załatwić wykoszenie tego terenu już teraz z końcem września, ponieważ zwyczajowo
wszyscy właściciele psów myśleli, że za kościołem teren wykoszony jest dla tych psów. I oni do mnie zaczęli pisać te SMS-y, że co teraz obiecaliście nam wsi wybieg, a teraz nam zabieracie pod ogród. Dobrze, oni nic nie mają przeciwko ogrodowi, ale mówi, co będzie z psami. I oni przecież nie wiedzą, gdzie, jakie numery są działek i tak dalej, jakie usytuowani. Doszło do takiej pomyłki, gdzie oni po prostu w święcie przekonani, że tu będzie wybieg, wprowadzali te psy, aby tworzył się pewien taki społeczny obyczaj, że to właśnie w tym miejscu. I w momencie, kiedy my wejdziemy we wrześniu z pracą, żeby tworzyć ogród, oni muszą mieć wykoszone teren właśnie po drugiej stronie, żeby alternatywnie skorzystały. No i to dlatego to zgłaszam. No. Dziękuję Pani Aminka, będziemy tego pilnować oczywiście, natomiast ci mieszkańcy, którzy są nie do końca poinformowani, że dostaną mile zaskoczeni w tym momencie, kiedy zobaczą, że jest im silnie. Tak, no ja chodzę systematycznie już na ogród, ja rozmawiam z właścicielami, są im tłumaczy, jak im już to mają się przekazywać dalej. No. Dziękuję bardzo Pani Aniu, Pan Krzysztof Piotrów. Mieszkańcy zostaną poinformowani, o ile potrafią czytać ze zrozumieniem i odczytywać mapy ze zrozumieniem, że jedna i druga inwestycja nie będą kolidowały ze sobą, także do dwóch tygodni tak mu się to ukarty. No właśnie, ja prosiłam o Pana. Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie? W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? 19 za. Jedna osoba się wstrzymała, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie.